Cześć, witam się z Wami z nad morza. Ja ogólnie nie nagrywam teraz, mamy rodziców u siebie. Przyjechaliśmy nad morze, już parę razy Wam Sunderland pokazywałam i tak dalej, więc nie chcę się powtarzać, więc za bardzo nie nagrywam, ale chcę Wam pokazać coś bardzo fajnego, bo tego Wam jeszcze nie pokazywałam i sama chyba jeszcze tego nie widziałam. O, zobaczcie. Te fale się ciągle rozbijają o tą latarnię. A przed chwilą byliśmy w restauracyjce, czekajcie, tam gdzieś, w którejś z tych. No, znowu znikło. Tam gdzieś, w którejś z tych. I mieliśmy widok właśnie na tą latarnię. I obserwowaliśmy, jak się rozbijają te. Dzisiaj, jak widać, wzięliśmy rodziców do Chinatown i do Newcastle, ale przechodzimy koło Chinatown i zobaczcie, pierwszy raz doczekałam się u nas tych oto tutaj lampioników. No i chciałam Wam pokazać lampioniki. Idziemy do Discovery Muzeum. Dzieciaki są w szkole, bo jest piątek. Idziemy do Discovery Muzeum. Discovery Muzeum też Wam nie będę raczej pokazywać, chyba że coś tam jest takiego, czego Wam jeszcze nie pokazywałam, a bym mogła zawiesić oko. No i właśnie idziemy sobie teraz tędy i tak jak mówię, trafiłam na lampioniki. No i misja dnia, misja wizyty spełniona. Literka E z Mauretanii, oryginalna literka E. Bardzo chciałam tu wrócić po to. Bardzo dużo czytałam na temat Mauretanii jakiś czas temu. I dowiedziałam się, że właśnie ta literka jest tutaj. No to kolejny element. Szkocja. I zobaczenie statku. No a tutaj dla przypomnienia. Mamy makietę. Stateczek. To już Wam pokazywałam, ale pokazuję to jeszcze raz w odniesieniu do tego napisu. O, tu fajne. Zobaczcie, fajny bridge. O, to już współczesny był. O! A tu co? Otwarcie Millennium Bridge? Nie. Sylwester. I ja. Przed chwilą trafiłam na moment, gdzie królowa Elżbieta była na otwarciu Millennium Bridge. Dobra, idziemy dalej. Jednak nie idziemy dalej. Oglądamy dalej. BHP. Millennium Bridge. Tam mamy Time Bridge. Niezłe, co? Znowu Millennium Bridge? Może tą królową jeszcze raz pokażę. All prosperous times may soon occur in the New York Great Navy.
Te mosty dzisiaj pooglądacie. O, jedzie królowa. Tutaj otwarcie mostu Tyne. Tyne Bridge. A tutaj otwarcie Millennium Bridge. Zobaczcie. No super. Kawał historii. Było na tyle. To już widzieliśmy. Przejechaliśmy się dzisiaj do Chesterley Street na spacer, a dzisiaj przed wyjściem z domu dowiedziałam się, że w Chesterley Street mamy fragment znowu Hadrian's Wall, więc przyszliśmy też zobaczyć, znaleźliśmy i mamy to. Także ostatnio dużo muru Hadriana u mnie. A jeszcze planujemy Wallsend, bo na Wallsend też jest. To taki dość duży fragment, podobno w słońcu bardzo ładnie kamienie się mienią. No dzień dobry, kawa. Jak widzieliście, byli u nas rodzice, no i czas wracać do pracy, czas wracać do normalnego trybu życia, ale zanim to się wydarzy, ja Wam trochę opowiem, jak było. Ja rodziców swoich nie pokazuję we vlogach, po sobie tego nie życzą. Zresztą to jest vlog o mnie. troszkę Wam tam pokazałam, widzieliście, co robiliśmy, ale tak Wam pokrótce powiem, co się wydarzyło, bo się działo dużo. A było bardzo fajnie i było też bardzo emocjonalnie, ale to zaraz się dowiecie dlaczego. Swoją drogą uprzedzam, oczywiście ja jutro mam wielkie wyjście, ponieważ dostałam zaproszenie na 5-lecie działalności Fundacji ICOS. Jadę do Sunderlandu celebrować i no właśnie, no zawsze jak jest jakieś większe wyjście, to mi takie, tutaj taka koza pod nosem wyskakuje, czy tam zimne na ustach, no tak, tak, no. Ale no cóż, jest, no to jest. Wracając do przyjazdu rodziców, bo zastrzyk z witaminą B12 widzieliście i zaraz za chwilę przylecieli moi rodzice. Byli tutaj na tydzień, przylecieli rano, w zeszły czwartek, no i jak my zaprowadziliśmy dzieci, to oni akurat już byli wylądowani w Newcastle i mieliśmy jeszcze trochę czasu, żeby pójść do sklepu, bo żeśmy do Morrisona, zrobiliśmy zakupy i akurat moi rodzice już byli pod naszymi drzwiami. No i wszystko fajnie, przywitaliśmy się, poszliśmy po dzieciaki razem do szkoły, jak oni się cieszyli, oni oczywiście już żyli tym przyjazdem, uhuhu, jak tylko się dowiedzieli, to już po prostu przyjazdem naszych rodziców żyli. Teraz był taki, wiecie, już końcówka roku szkolnego, bo dzisiaj są ostatni dzień w szkole, jest piątek i są dzisiaj ostatni dzień w szkole. No i co to się wydarzyło? Na pewno bo to jest tak, troszkę zluzowaliśmy niż ostatnim razem, jak u nas byli, bo wtedy ich trochę przeciorałam wycieczkowo. Teraz sobie troszeczkę wrzuciliśmy na luz, chociaż też troszeczkę pochodziliśmy, pozwiedzaliśmy, pooglądaliśmy. No na pewno byliśmy w... Nie, powiem coś innego. Powiem coś innego. Bo my tutaj sobie pospacerowaliśmy po naszej okolicy i dzieci, tak, bo oni przylecieli w środę, a w czwartek dzieci miały color run na terenie szkoły zorganizowane, że oni mieli wyścigi organizowane i byli sypani tymi takimi różnymi kolorami, wiecie, tym proszkiem kolorowym. No i my
jako rodzice mogliśmy za płotu oglądać, co się tam dzieje na terenie szkoły, tą całą imprezę podziwiać, dopingować dzieciaki. No i właśnie my się wszyscy wybraliśmy, czyli ja, Krzysiek i rodzice. I wiecie co? I impreza się już skończyła. Impreza się już skończyła. Jeszcze dzieciaki tam biegały po tym boisku, jeszcze było parę minut, żeby ich odebrać, więc tam jeszcze te dzieciaki, tak jak mówię, sobie biegały, wygłupiały się. I Tymon z Amadeuszem szli w naszą stronę. W końcu prawie udało się nam Tymona ująć do zdjęcia, bo on był bardzo zajęty, wiecie, tarzaniem się w tych kolorach. No i Tymon szedł w naszą stronę, a z tej strony biegł rozpędzony bardzo szybko chłopczyk. I on po prostu tak w niego uderzył, że Tymon odleciał i spadł na trawę. No. I to była taka chwila naprawdę bardzo ciężka, bo no nie wiesz, co się dzieje, nie? Czy on wstanie i tak dalej. No już nie chcę tak o skrajnościach wam opowiadać, no ale dla rodzica, dla rodziny to jest ciężkie patrzeć, jak no. A nie możesz nic zrobić, bo jesteś za płotem, nie? Ale dobra, Tymon się podniósł. Trochę go, no tam panie się nim zaopiekowały, w ogóle dzieci go zaprowadziły, Tymona do pani, Tymon bardzo płakał. Ten chłopczyk, który do niego dobił, chyba nawet nie wiedział, że to takie było niebezpieczne. No wiecie, jak to dzieci, nie? Biegają w ogóle, dzieci też nie mają takiej świadomości, to był chłopczyk dużo starszy od niego, ale tak jak mówię, no dzieci nie mają tej świadomości, nie? No, i poszliśmy na teren szkoły, bo już można było wchodzić. No, zabraliśmy go. On cały czas go tutaj bolało, tutaj go bardzo bolało. I jak się go podnosiło, to bardzo płakał. Sprawdziliśmy, czy kręgosłup, wszystko ok. Miał trochę poharatane plecki, ale to akurat z pleckami się nic nie stało. Tutaj to nas bardzo niepokoiło, tutaj go bardzo bolało. Jak tylko ruszał głową czy coś, tylko bardzo bolało. No, i ja z moją mamą, bo Amadeusz poszedł z moim tatą. Aha, Krzyśka tam nie było, bo Krzysiek poszedł tam Dorocie pomagać w domu. No, w każdym razie ja wzięłam z moją mamą Tymona, mój tata wziął Amadeusza do domu, tam sobie poszli też w międzyczasie na zakupy. No i pojechaliśmy z moją mamą na emergency, no i tam na emergency okazało się, że ma tutaj pęknięty obojczyk. Żadnego gipsu, nic takiego. Podawać środki przeciwbólowe, jak boli, i no i temblak dostał. No i to się ma samo zrosnąć. Przy dzieciakach to się, no wiecie, jak się na dzieciakach wszystko goi, dużo lepiej niż na takich starych koniach jak my. No i tym on był zawiedziony, bo on chciał bardzo pokazać babci i dziadkowi skatepark, jak się bawi na skateparku, a jeszcze dosłownie parę dni wcześniej kupiliśmy super po prostu kask, taki wypasiony kask. A ja wam nawet pokażę ten kask. Czekajcie sekundę. Pokażę czy nie pokażę? Wszystko wyleci. Taki kask kupiliśmy naszemu dziecku i dziecko jeszcze nie miało okazji go przetestować, no ale no dobrze, dobrze, że to się tak skończyło. No po prostu będzie musiał się przez całe wakacje pilnować. No wiecie, Tymon jest bardzo żywym dzieckiem. Rower, hulajnoga, wszystko. Ja jeszcze myślałam w ogóle o rolkach, żeby im kupić. No ale tak jak mówię, no aktywności sportowe na parę dobrych tygodni odpadają. No i tym najbardziej był załamany. Tymon ma się już dobrze. No i właśnie na następny dzień chyba pojechaliśmy do tego, do Sunderlandu. Nad morze. Była paskudna pogoda. Była tak paskudna pogoda. Znaczy, wiecie co, nie było aż tak źle i to w ogóle nie było na następny dzień. Myśmy się w ogóle dni całkowicie pomieszały, także to będzie bardzo niechronologicznie, bo my tutaj trochę spacerowaliśmy po okolicy, no ale taką pierwszą wycieczkę, taką większą sobie zrobiliśmy właśnie w niedzielę, bo w sobotę lało totalnie i co my wtedy chyba cały dzień przesiedzieliśmy w domu, o ile dobrze pamiętam. No. Amadeusz oczywiście monopolami nas tutaj raczył, Chińczykiem i tak dalej. No, w niedzielę pojechaliśmy do Sunderlandu, bardzo fajnie spędziliśmy dzień. No i co? No i Tymon fajnie chodził, wszystko było fajnie. Znaleźliśmy bardzo fajną knajpkę z widokiem na morze, a fale się odbijały od latarni i po prostu mieliśmy widok na tą latarnię, jak się te fale pięknie odbijają. Zjedliśmy przepyszny obiadek, pochodziliśmy troszkę.
No i w sumie spędziliśmy tam cały dzień. No przyjechaliśmy wieczorem do domu, później w poniedziałek chyba. Czy my wtedy pojechaliśmy do Newcastle? Na pewno byliśmy w Newcastle z rodzicami. Tak, pojechaliśmy do Newcastle, dzieci były w szkole. My sobie pojechaliśmy w czwórkę do Newcastle. No i trochę też pochodziliśmy, przeszliśmy sobie wzdłuż rzeki. Też byliśmy na obiadku, jedliśmy nad rzeką obiad. Na zewnątrz, więc też było bardzo przyjemnie, trochę miasta zobaczyliśmy. No. A i tutaj jeszcze dogrywam, no bo tak jak mówię, nie miałam chronologii w głowie. Pojechaliśmy też z rodzicami do Chesterfield Street na spacer, tak po prostu sobie pochodzić, żeby sobie zobaczyli Chester, bo jeszcze nie widzieli. I słuchajcie, sprawa wyglądała tak, że rano planowaliśmy do Chester jechać, po czym stwierdziliśmy, a to może jednak jutro, ale tak doszliśmy do wniosku, że chyba pojedziemy, a w międzyczasie znajomy wrzucił dokładnie tata kolegi z klasy Amadeusza, wrzucił posta na Facebooku z kawałkiem Hadrian's Wall Fort w Chesterfield Street. I ja nie wiedziałam o tym i okazuje się, że nie wszyscy wiedzą, że to tam jest. I tak jak mówię, dowiedziałam się, że jest fragment muru Hadriana właśnie w Chesterfield Street i pojechaliśmy do tego Chester i dzięki temu, oprócz tego, że zobaczyliśmy miasteczko, park, porozmawialiśmy nawet z panią z pieskiem nad rzeką, tak, bardzo miła pani była, rzucała piłeczkę pieskowi, to później poszliśmy właśnie jeszcze, zahaczyliśmy o to miejsce. To taki mały fragment przy Salvation Army, to jest fundacja, jedna z najstarszych chyba w Wielkiej Brytanii, to jest fundacja, oni też mają swoje charity shopy. No, i tam jest budynek, filia tej fundacji. I dosłownie z tyłu tego budynku jest wydzielony malutki teren ogrodzony i jest tam fragment faktycznie fortu. Dosłownie z wielkości naszego bagiardu można to tak porównać. No, ale jest. I jest też tabliczka informacyjna, jest tam napisane, co to jest i tak dalej, i tak dalej. Więc no, bardzo miły akcent. No i to Wam chciałam do tego wszystkiego jeszcze dograć. No to oglądajcie dalej. A nawet do Metro Center wzięłam moich rodziców w ostatni dzień. I też ich do Newcastle wzięłam, bo najpierw pojechaliśmy do Metro Center, a później z Metro Center przejechaliśmy do Gateshead, to już z Gateshead przeszliśmy mostem znowu do centrum Newcastle. No, także to był taki bardziej zakupowy dzień i to był ostatni dzień, kiedy oni byli, więc no, było naprawdę bardzo przyjemnie. Tak jak mówię, jest mi ciężko pozbierać myśli, bo jeszcze sobie tego nie usystematyzowałam, kiedy, co było, ale tak jak mówię, dużo spacerowaliśmy, trochę pojedliśmy sobie, wieczorkami sobie siedzieliśmy w domu. Napiliśmy się jakiegoś piwka. No, także było bardzo fajnie. No i wczoraj pojechali rano. Nasz kolega przyjechał po nich samochodem, bo oni mieli już wylot o 7 coś, więc oni o 4 już ruszyli na lotnisko spod naszego domu, żeby być dużo wcześniej, wiadomo. No, no i tak to wygląda. No i co? Myślałam, że tyle Wam poopowiadam ze szczegółami, ale jest mi bardzo ciężko. Jest mi bardzo ciężko w ogóle. Mam ostatnio tyle na głowie, że nie jestem w stanie tego wszystkiego myślami pozbierać, bo tutaj tak, mam na głowie kiermasz, bo właśnie teraz Wam poopowiadam, co mnie czeka w najbliższym czasie. To będzie łatwiej, bo to się jeszcze nie wydarzyło. Więc chronologicznie jestem w stanie Wam poopowiadać, jak to będzie wyglądało. Jutro jest ta celebracja 5-lecia IQOS i jadę. Wczoraj przyjechała jedna z przedstawicielek fundacji, Bogosia, która jest organizatorem, nie była w stanie podjechać wczoraj, bo ma urwanie głowy po prostu przed tym wydarzeniem, organizuje wszystko, jest bardzo zajęta, więc przyjechała Agnieszka. Agnieszka przyjechała po
po fanty na loterię, bo ja przekazałam 3 zestawy na loterię. W ogóle Gosia później mi napisała: Oh my god, tyle, wow, dzięki, nie? No. I w ogóle wrzucę wam tutaj, jeden zestaw jest pawiowy, drugi zestaw jest żółty, a trzeci zestaw jest, jaki zestaw jest? Trzeci różowy. Dałam tak, dałam różowo, tą w kwiatki szoperkę, różowiutkie takie małe, do tego jest scrunchie i jest jeszcze woreczek firankowy i to tworzy zestaw. Zestaw żółty to jest plecak, do tego scrunchie i też woreczek. No, a zestaw pawiowy to jest szoperka pawiowa, do tego jest woreczek niebieski, znaczy 2 woreczki. I do tego jest jeszcze scrunchie, to takie, ta butelkowa zieleń, ten taki, jak się nazywa ten materiał? Jezu, jak jestem dzisiaj nieogarnięta, sorry. Welur, o, ta welurowa scrunchies. No. I takie przekazałam, przy okazji jeszcze Agnieszka wzięła Gosi spodnie, które jej uszyłam. Mam nadzieję, że jej się będą podobać. Dzisiaj się dowiem, bo wczoraj już nie miała czasu w ogóle się tym zająć, ale dzisiaj ma je przymierzyć, powiedzieć, czy się podobają. To są te same spodnie właśnie, co ja mam, co ja w nich chodzę. Te pierwsze, co uszyłam, to takie same uszyłam jej, dostosowane. No i co? Dostosowane do jej preferencji, bo je dorobiłam kapski, tylko kapski mi trochę nisko wyszły. Ale to jej mówiłam o tym. Powiedziała, żebym się tym w ogóle nie przejmowała. W ogóle taki klient to złoto, nie? No, więc jutro będzie IKOS, później mam w przyszłym tygodniu muszę się zająć zbiórką dla naszej koleżanki tutaj z okolicy Eli, ponieważ ma nowotwór piersi i się wszystkie tak, wszyscy się tutaj naokoło skrzyknęli i działamy, po prostu działamy. Ja zamierzam przekazać trochę produktów na kiermasz, który będzie u Magdy w Pink Elephant organizowany. Nie wiem, czy będę mogła być na tym kiermaszu. Wiem, że też dziewczyny się jutro zbierają, tylko no, ja jutro będę w Sunderlandzie na tym Aikosie, a dziewczyny będą robiły szydełkowe serduszka, które też później będą na kiermaszu sprzedawane. Chcą zrobić 100 serduszek. Tak jak mówię, mnie jutro tam nie będzie. W przyszłym tygodniu, 27, będę miała kiermasz gdzieś w Newcastle, ponieważ koleżanka, która na pół z koleżanką robi te kiermasze, ta koleżanka od niej nie może, więc ona się do mnie odezwała. Bardzo miło, że pomyślała. Dziękuję Ci, że się do mnie odezwałaś i mi to zaproponowałaś. Widzimy się na kiermaszu. No i będziemy miały stoisko na pół. No i to będzie 27 w sobotę, a 27 i chyba 28 będzie właśnie kiermasz u Magdy, więc może się tam wbiję na tego 28. Zobaczę. Zobaczę, czy wyrobię. No. No i zaczynamy wakacje. Także jeszcze dzisiaj w ogóle pokażę wam coś, bo no bo prezenty dla tych nauczycieli, nie? Zupełnie nie miałam pomysłu, już miałam czekoladki w koszyku i znalazłam coś takiego. Wezmę to wszystko. Ja tu jestem. Zobaczcie, jaką ekipę nauczyciele dostaną. Takie oto. Czekajcie. Kurde, chciałabym tego kawą nie zalać. O. Taką bandę dorwałam kwiatków. No powiedzcie, czy to nie jest słodkie. Do tego włożę tą całą ekipę, każdy z osobna do woreczka przeze mnie uszytego. No wiecie, że woreczków mam pełno, więc coś tam wybiorę z tego mojego asortymentu. Dołączę bileciki z podziękowaniami. Napiszę chyba thank you from Tymon, thank you from Ami i chyba tak to damy. No i będzie, tak jak mówię, ostatni dzień szkoły dzisiaj jest, zaczynamy wakacje. Mam bardzo taki, nie wiem, pomyślałam ostatnio, no teraz na razie, póki będą wakacje, raczej to nie wdrożę tego w życie, ale dajcie mi znać, czy chcielibyście taki cykl live'ów, wiecie, na przykład śniadaniowa kawa z Olą albo coś takiego. Jeszcze wymyślę nazwę, ale chodzi tutaj o to, że zamysł jest, że chciałabym
Chciałabym po prostu robić live'y podczas mojego śniadania czy picia kawy. Ja jem śniadanie między 10 a 12. To zależy od tego, kiedy skończę ostatni posiłek dnia poprzedniego, ale tak między 10 a 12, jak nigdzie nie jadę, to mam taką chwilę czasu, kiedy moglibyśmy pogadać. Ja wiem, że ja nie mam was tutaj dużo, ale nie to się liczy. Liczy się tak naprawdę zaangażowanie osób obserwujących mój kanał, a nie ilość. A ilość też z czasem pewnie przyjdzie. Swoją drogą chciałam wam. Dobra, zaraz wam podziękuję, ale jeszcze wróćmy do tej kawy, właśnie do tego live'a. No i wtedy możemy sobie gadać o jakichś tam pierdołach. No. Także myślę, że to bardzo fajna taka alternatywa dla vlogów. Bo vlogi są, wiecie, po czasie oglądacie, a na bieżąco jednak live. Można więcej tam obgadać, nie? No i jest interakcja. Także dajcie znać, czy chcecie. Ja tak czy inaczej prawdopodobnie spróbuję tej formy, ale tak jak mówię, prawdopodobnie po wakacjach, no bo teraz dzieci będę miała w domu, więc też będę miała inne priorytety, inne potrzeby, że tak powiem. No, ale po wakacjach możemy spróbować takich live'ów. No i teraz tak, przechodząc do tych podziękowań, ja wam bardzo dziękuję. Bardzo dużo wyświetleń jest przy ostatnim filmie, gdzie byłam u Eli na zastrzyku. I bardzo mi się to podoba, że was tam tak dużo było. Czasami właśnie przy niektórych filmach są takie rzuty większej oglądalności. No, a tutaj ewidentnie weszliście ze względu na temat, bo no to widać. Po prostu temat was bardzo zainteresował. Może też przyciągnął was piękny uśmiech Eli w miniaturce. Więc no bardzo mi i w imieniu Eli miło. Także dziękujemy bardzo, że was ten filmik zainteresował. Oczywiście osoby, które mogą sobie pozwolić, bo są gdzieś z okolicy. Zajrzyjcie, czym Ela się zajmuje, bo nie tylko zastrzykami, tak jak tam wspominałyśmy na filmie, ale też właśnie zabiegami kosmetycznymi. No, także jak jesteście z bliska, to korzystajcie, bo Ela jest bardzo fajna, profesjonalna. No i działa prężnie. No i co? Co tu jeszcze więcej powiedzieć? Idźcie do Eli. No, Ela jest bardzo fajna. Dobra, co jeszcze? Na razie to chyba wszystko. Przepraszam za ten chaos. Myślałam, że będę bardziej ogarnięta i pod względem merytorycznym, i pod względem każdym, ale okazuje się, że jednak jeszcze moja głowa musi wrócić do stabilizacji. No, także urlop się skończył, ja teraz wracam do pracy, a ja mam taką ochotę pracować. Mam, oczywiście urlop był cudowny, wspaniały i super było się zobaczyć z rodzicami, to było cudowne, ale jakby nie było, praca czeka. I cieszę się, że mam energię do tej pracy. A co do energii, ja jeszcze do Eli wrócę na zastrzyk, więc teraz to jak ja pójdę na ten drugi zastrzyk, bo ten zastrzyk był tylko uzupełnieniem niedoboru, a kolejny zastrzyk będzie takim już, wiecie, takim wystrzałem energii. Tego się spodziewam i tak pewnie będzie. Więc no ja nie wiem, oczekujcie nowych produktów w sklepie, no bo jak ja się rozkręcę, no to chyba nie skończę. No. Tak, z jednej strony bardzo. Znaczy tak, z jednej strony wakacje to jest czas, kiedy musisz więcej poświęcić dzieciom, ale więcej czasu można im poświęcić, a przy tym też można bezkarnie więcej czasu poświęcić pracy, bo wiesz, że te dzieci masz koło siebie i one mają cię na bieżąco. Więc też w międzyczasie można pracować, nie trzeba wstawać rano, ma to swoje plusy. No, fajnie, fajnie. Fajnie, fajnie, że te wakacje już przyszły. Jest i fajny czas, kiedy dzieci chodzą do szkoły, i fajny czas, kiedy dzieci nie chodzą do szkoły. No, tu są plusy, i tu są plusy, tu są minusy, i tu są minusy. Ja szukam plusów zawsze. No więc te plusy są takie, że mam zamiar się teraz tak na luzie wysypiać. Na luzie wysypiać, trochę więcej popracować, poszyć, tak jak mówię, z dzieciakami więcej czasu spędzić. No i co? No i tyle. Nagadałam się, 20 minut?
Kto tego będzie słuchał? Rany boskie. No dobra. Słuchajcie, no to kto wytrwał do końca, niech pisze. Niech pisze. Dotrwałem do końca. Nie. Kto dotrwał do końca tego filmu, niech napisze. Zaczynamy wakacje. O, no i to będzie dla mnie znak, że dotrwaliście do końca. A tymczasem trzymajcie się i widzimy się w następnym nagraniu.